Cześć, siemano, ludzie, z tej strony Tanas, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale, witam was na odcineczku z Farming Simulator 22 i w dzisiejszym odcinku witam was na serii z Let's Playów. Dawno odcineczków na kanale nie było, bo w ogóle w styczniu to jest nasz pierwszy odcinek na tym kanale. Jak sami dobrze wiecie, byłem sobie w Bytowie u chłopaszków na Sylwestrze i przedłużyło się, zostałem troszeczkę dłużej. Byłem tam plus minus około dwóch tygodni. Sobie u Adasia byłem, chłopaczkom troszeczkę komputerki poogarniałem, bo troszeczkę lepiej chodzili, chociaż tam drobne problemy jakieś występują jeszcze, ubolka z dyskiem bodajże, ale to daj Boże, żeby się ogarnęło. Adama jest wszystko w porządku, tak więc zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Widzę, że tutaj chyba, że mam zagrajna ze dużego, bo tak jakoś głośno mnie dosyć słychać na OBS-ie, bo aż na czerwone tak dosyć się wpierdzielam, tak więc zobaczymy, jak to będzie. To se jakieś tam sterowniki ala popobierałem wszystkie teraz do siebie, do kompa i chyba ten graj naprawdę jest tutaj. Mój Jezus, to nie w tę stronę chyba kręcę, że tak dużo tego grajna jest teraz. Ja pierdzielę, w szoku jestem, nie, że aż taki duży grind, ale dobra, daj Boże, było wszystko w porządku. Siadamy sobie do naszego case'ika, bo ogólnie zakupiliśmy sobie combine case'a, bo chyba nie mówiłem jeszcze na odcinku, że zmieniliśmy sobie combine na case'a, bo jak wiecie, na tej drugiej serii tam z Let's Play'ów, tam co mam Bolusia, tam mam właśnie New Hollanda, więc postanowiłem sobie, że tutaj wygram sobie case'a, bo ten case naprawdę bardzo fajny kombajnik jest i naprawdę szkoda było go sobie tutaj nie przetestować właśnie na odcinkach, bo na live sobie go testowaliśmy, jeszcze naprawdę fajnie on tutaj wygląda, tak więc sobie jedziemy na pole z rzepakiem. W jeszcze odcinku skosimy sobie troszeczkę rzepaku. Miarę sobie też kierownicę, coś tam wpisywałem, jakieś kierunki tam ogarnięte mam i tak dalej. Jezus. Aktualizacja ostatnio do farminga była też, FPS troszkę spadły, z tego co widzę. Ale w OBS-ie jest wszystko w porządku, tak więc to najważniejsze. Czekajcie, muszę sobie sprawdzić to nagranie, bo nie wiem, czy za głośno nie będę w ogóle. Dobra, jednak jest wszystko niby w porządku, żadnych przesterów jako takich nie ma. Zobaczymy, w kolejnym odcinku najwyżej będzie troszeczkę lepiej. Zobaczymy, jak to będzie teraz mnie słychać. Powinno być wszystko w porządku. Też sobie ustawiłem tutaj troszeczkę inaczej kamerkę, a może będzie troszkę lepiej. Zobaczymy. Dobra, sobie musimy wjechać tutaj na to pole i się jakoś rozłożyć. Mój jaki korek powstał za nami. Jedźmy sobie tak. Jakoś, ło. Zapraszam tutaj do przejazdu. A tu byśmy mogli sobie odpiąć header. Cyk, fuch. Idziemy do przodu. Możemy sobie rozłożyć już kombajn. No, mógłbym się w sumie tędy przycisnąć nawet. Muszę iść tam naokoło. Dobra. Wjeżdżajmy. No ciekawe, zobaczymy, jak to będzie z tym wszystkim wyglądało tutaj, bo też, jak mówiłem, te sterowniki wszystkie poaktualizowałem, może coś tutaj się zmieniło w dźwięku z mikrofonu, może będzie troszeczkę lepiej, będę mógł może w końcu inaczej te bliety ustawić, żeby nie było aż tak widoczne. To było naprawdę superancko. Dobra. Jezus, proszę oddać header. Dziękuję bardzo. Dobra, header jest podczepiony. Teraz sobie wrzucamy w pole. Zobaczymy, jak to będzie nam sypało. Dawno to się nagrywało. Odzwyczaiłem się troszeczkę, można powiedzieć. Bowiem pierwszy odcinek. Dzisiaj jeszcze on wyjdzie, czyli wyjdzie 12 stycznia. Ten odcinek właśnie. Ten bardzo fajnie. Proszę bardzo, jak tutaj ładnie sobie case daje radę. 10 na godzinę sobie lecimy na spokojnie. Też mam shaderki nowe kolory powgrywane tutaj właśnie do farminga. To też powinno dosyć fajnie wyglądać, zobaczymy, jak to będzie tutaj wyżyło wszystko. Też będę musiał pomyśleć tutaj nad jakimś wyświetleniem, może jeszcze krócej, żeby mnie lepiej było widać. Chociaż i tak nie jest, nie ma tragedii. Będę musiał do fryzjera iść ogółem całe tamte. Będę musiał się zapisać na... A co, dzisiaj środa, mój Jezus. Najlepiej jakby na jutro się zapisać, by to było naprawdę coś pięknego. Jakby na jutro udało się tego fryzjerka ogarnąć, żeby się łopciąć elegancko. Dobra. Cofamy, wjeżdżam. Możliwe, że dzisiaj albo jutro odpalę sobie jakiegoś live'ika. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało wszystko. Tym ogarnianiem i tak dalej, bo jeszcze z Bolkiem muszę nagrać, muszę sobie ten odcinek wrzucić, czy wrenderować, wrzucić, miniaturkę zrobić
go wydać jeszcze dzisiaj, bym chciał jak najbardziej. Wtedy możliwe, że na piątek, bo dzisiaj środa, jak dobrze myślę. O Jezus, muszę telefon wyciągnąć. Dzisiaj jest bodajże środa, tak? Tak jest, środa, dzień, możecie napisać czego. tak więc musimy sobie wszystko ogarnąć na dzisiaj. Bo też nowa seria będzie, to więc ogólnie z nowej serii odcinek będziemy nagrywać dzisiaj do Bolusia. Tak więc zobaczymy, kiedy on się pojawi u Bolka na kanale. Jezus, daj mu Lisiek leci z tematem. Dobra, lecimy dur. Też chciałem, żeby dzisiaj odcinek się właśnie pojawił, bo dawno nic nie było, mówię. Trzeba nagrać sobie tego let's play, miałem przygotowany już dosyć dawno tutaj pod odcinek wszystko, tak więc sobie postwierdziłem, że trzeba zasiąść i sobie nagrać to w końcu, żeby nie było aż takiego długiego przestoju. Jak to sobie to nagramy i będziemy mieli z głowy. Mój Jezus, ten mikrofon to jest tragedia jakaś w dzisiejszym odcinku. O, teraz może będzie lepiej troszeczkę. Chociaż możemy sobie gadać troszeczkę bliżej. O, coś takiego i może będzie, znaczy będzie w porządku. Zobaczymy. Jak robię ją? Proszę bardzo. Robię mijeczkę Bożego. Czekajcie, muszę coś sobie ogarnąć jeszcze. A co teraz, jak sobie nagram, co ja przypomniałem. Gdzie to jest? Tutaj. Tutaj, dobra. Bierzemy. Wejdziemy sobie dookoła i się przetniemy gdzieś. Wtedy. No 4 tony będziemy mieli około. Z przejechania dookoła, tam jest dosyć. Dosyć tego rzepaku troszeczkę leci. Też będziemy mogli sobie mleczko w dzisiejszym odcinku wywieźć. To nieważne za jaką cenę, ale sobie tak zrobimy taki kursik, żeby nie było. Sobie śmigniemy. I bajunia. Czekajcie. Dobra. Pasuje. Można lecieć dalej z tematem. Rośnie wygodnie, elegancko, daj Boże, muzykę było w miarę słychać. Też tutaj na odcineczku. Ja naprawdę co do Kejca, bardzo fajny kombajnik. Zajmę się zobaczyć, że elegancko tutaj daje sobie radę. Fajnie rozrzuca tą siatkę całą. Naprawdę coś pięknego. Powiedzenia. Dobra, lecimy sobie dalej. Trzeba tutaj elegancko. O, proszę bardzo, mijaszka oprawić na początek. Żebym sobie w tamtą wyciął może i wtedy bym się przeciął. No możliwe, że będziemy musieli zaraz sypać, to do około 50% objechaliśmy, tak więc pojedziemy sobie w tamtą. Po przyczynku już nie będziemy radzić, tylko wrócimy sobie w tą i powinno tutaj być wysypywanko już, Boże. Ciekawe, tam ona szykowana klasa z przyczepą, czy przyczepami, już nie pamiętam, przyczepami, tak jest. Ale raczej tych przyczep dwóch nie zasypiemy z tego pola. Tak mi się wydaje bynajmniej. Chociaż może ono trochę go jest, ale jak go sobie obkoszę, to już będzie wiadomo mniej. Przedniaki już przejechałem, tak więc już troszeczkę mniej jest. Pole wymaga wałowania, tak więc... Też nie wiem, czy go nie wałowałem ogólnie. Zdaje mi się, że go wałowałem, ale dziwnie, że mi pokazało, że wymaga wałowania jeszcze. Nie, może po tych aktualizacjach coś się nie załadowało za bardzo. Ciekawe. Dziwne aż, bym powiedział. Dobra. Wyblokowaną PSJO. Witam serdecznie, Adam tutaj wam powiedział. Muszę się przeciąć. Jo, przetniemy się. Szkoda, że nie wziąłem GPS-a stąd, no właśnie, to jest ból. Jednak musimy jeszcze raz tutaj przejechać i GPS-a sobie wziąć, żeby nam nie wyszedł jakiś cypelek do wykoszenia, malutki. Więc wjedźmy sobie tutaj. Ops. I jakoś trzeba by tu GPS-a ustawić. Tylko, że on... Co? Gdzie ten GPS mi tam wyciąga? Cel? No chyba, że tu GPS nie będzie współpracował, co? No tak średnio, dobra. Jednak bez GPS-a będziemy musieli się przeciąć. Myślałem, że jednak wyjdzie ładnie, ale jednak nie wyjdzie ładnie. Bo GPS ma ustawiony swój kącik, no i tyle w temacie. Dobra, lecimy sobie. Możecie napisać, jak tam u was zima. Bo jak byłem tam u chłopaków, to troszeczkę dopadało śniegu, też był mróz.
Sam sobie też tam w jednym momencie było 0, ale później jak sobie jechałem, to już chodziło na minus. Tam też samochód miałem troszeczkę przymrożony. Nie żadnej dzieraczki i tak dalej nie miałem. Tak naprawdę u mnie samochód w garażu stoi. Tak więc jak gdzieś pojadę, to nie przemartnia tak szybko, tak więc nie potrzebuję tego, ale będę musiał sobie z tamtej audiczki po prostu wziąć. Myślę, że damy radę przejechać. Z tamtej audiczki muszę sobie wziąć i po prostu przenieść sobie tą skrobaczkę do szyby. Bo tutaj wiadomo nie używam, no ale jednak musimy się przejść tak dziwnie jakoś, no ale czuł tam. Jak będzie szło, tak będzie szło. Ale jednak się czasami może przydać ta skrobaczka do szyby. Różnie bywa, gdzieś się pojedzie wieczorkiem, później przymrozi coś i trzeba będzie drzeć szybę, a nie będzie czym. Tak więc trzeba sobie to przerzucić, na pewno trzeba sobie to ogarnąć, żeby było i będzie gicio. A to ogólnie co do traski i tak dalej, to w tamtą stronę jak jechałem, to była mgła, tak więc tak średnio się jechało tak naprawdę. W tą stronę jak jechałem, w sumie było w porządku, naprawdę mało samochodów i tak dalej sobie było. Szybko to sobie objechałem. I co do jeszcze tego, to jak jechałem wtedy, to tam mgła była, no i spod kół normalnie na autostradzie cały czas, znaczy woda była po bokach na autostradzie. To na autostradzie jeszcze w miarę w porządku, bo jak tą kałużę, przez jakimś jechałem, ktoś te kałuże wjeżdżał, to tak naprawdę fajnie, bo wszystko leciało na samochód, no i to po prostu mi szybę, po prostu jak wycieraczkami ruszyłem, to mi to szybę myło i tak naprawdę po autostradzie miałem zarąbistą, czystą szybkę i nie musiałem nic myć. Tak zazwyczaj jak się w lato jechało, czy normalnie, to trzeba było tam sobie za autostradą na stacji stawać, no i tą szybę trzeć, żeby coś widzieć fajnie. A teraz akurat nie musiałem tego robić, ale no też trochę płynu do spryskiwaczy nie poszło, bo tam z piątka 5 litrów to tak leciutko mi poszło w tamtą stronę jak jechałem, litrów płynu do spryskiwacza, tak więc to jest naprawdę dosyć sporo. Teraz sobie jak wracam, to sobie dodałem, ale aż tak dużo nie korzystałem, też na stacji sobie też pojechałem, umyłem sobie szybkę przed autostradą, światło pomyłem, wiadomo, na mnie nie chciałem jechać, bo po prostu by zamarzło wszystko, tak ciek na samochodzie. No jeszcze tam miałem troszeczkę lodu. Akurat sobie jak dojechałem na stację, to co chciało, to se zdarłem tak naprawdę. Ściągnąłem z samochodu ten lód, a reszta tam została, ale i tak naprawdę dosyć ładnie przez tą godzinkę, bo tam chłopaków do autostrady jest godzinka. Przez tą godzinkę ładnie mi to z samochodu wszystko odeszło. Wracając tutaj do fairwinga, to już ogólnie wracając na tutaj do nagrywańska i tak dalej, to na pewno jakieś let's play będą się pojawiać od czasu do czasu. Nowa seria z Wolkiem. Tą serię z Damem będę musiał sobie nagrać tak naprawdę, bo tutaj nie było teraz czasu, kiedy nagrać tego. Adaś też był chory oczywiście. Znaczy tam jeszcze troszeczkę jest, bo kaszel ma. I jeszcze z Pinterest na pewno, SnowRunnera trzeba będzie nagrać. W jakimś dniu możliwe, że nawet jutro coś sobie nagramy ze Spintiresa. Albo na dzisiaj zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo naprawdę Spintiresa fajnie by było nagrać. Tak bardziej SnowRunnera. Jezus. Wody, jak śliwka w kumpot. Będzie fajnie sobie tego SnowRunnera nagrać, bo naprawdę fajnie. Fajnie się w to gra, fajnie się to nagrywa. Dosyć taka spokojna gierka. Wam też się podoba, to najważniejsze. Trzeba do tego też również wrócić. I kieruneczek elegancki tego. Wjeżdżamy sobie, łąka nam ładnie już tutaj urosła. To nie jest raczej gotowa do zbioru, ale na razie i tak trawy nie potrzebujemy. Bardziej potrzebujemy kiszonki. Tak więc możliwe, że tą trawę będziemy sobie i na kiszonkę, na siano kiszonkę robić. Nie wiem, czy w belki, czy po prostu w pryzmę to będę robił. Niby mam kukurydzę zasianą. Mógłbym to zrobić sobie w sieczkę. Ale mogę to sobie zrobić z trawy. Trawy mogę sobie to zrobić. Belki, czy... No nawet belki w sumie. Jo, tu mogę belki sobie zrobić i z kukurydzy na pryzmę też mogę sobie ładnie wwieźć to. Zawsze tego troszeczkę będę miał. Sobie też te meru troszeczkę nakręcić dla krów. No więc to się nam na pewno przyda. Mogę sobie tutaj klasa w sumie zostawić. A tutaj żniwa na pełnej, zameczek boży. Jezus. Żniwa boże.
Ale tutaj elegancko, prościutko wycięte ściernisko. Dobra. Pierwszy zbiorniczek mamy ukoszony. I tak szczerze powiedziawszy, troszeczkę już kuszony mamy. Jak to jest w ogóle z tą ceną za mleko? Mleko. Wahania cen. Niby, że w lipcu jest jakaś tam cena niby. Nie wiem jak na to patrzeć, czy jak tu jest w październiku, to w październiku jest najlepsza, czy jak to wygląda, czy jak tutaj też jest, to jest spoko. Nie wiem jak tutaj na tym okresie to tutaj spoglądać, ale chyba jo, tak mi się wydaje, że tu wtedy jest najlepsza cena. Ale jedną tak naprawdę beczułkę możemy sobie jechać w dzisiejszym odcinku sprzedać, co tam zawsze jakiś pieniądz napadnie z tych krówek. Zawsze to jakiś przychód z gospodarstwa będzie, też oczywiście tam solarów zawsze coś przychodzi i tak dalej. Nie wiem jak to... A, no jeszcze ze szklarni tak naprawdę, bo teraz szklarnię mam przypisaną tak, żeby się wszystko na bieżąco sprzedawało, żebym nie musiał z tymi paletami jeździć, bo to już masakra, ile tych palet tam było. Te pojemności tych palet nie są jakieś, nie wiadomo jakie wielkie, tak więc też różnie z tym bywało, co było naprawdę jeździć tyle razy, kursować, że tragedia. No ciekawe jak z tym miodem to wyjdzie, bo były palety normalne, ja miałem te palety już tak naprawdę poukładane. No a teraz zwiększyli pojemność palet, no i po prostu mam po jednej skrzynce na palecie. No ciekawe, czy dołoży mi do tego, czy będę musiał to wywieźć i sprzedać. No ciekawe. A co będziemy wszystko sprawdzali z czasem, jak to będzie wyglądało. Wszystko się ogarnie, trzeba tutaj wrócić do nagrywania. Właśnie nauczyć mówić przy nagrywaniu. I tak to właśnie wygląda wściutko. Najważniejsze, że udało się wszystko spokojnie wrócić, bez żadnych problemów, bez mandatu. Daj Boże, gdyby nic nie przyszło, ale raczej nie. Raczej nic nie powinno. Jeszcze, że udało się bez mandaciku, bo naprawdę te mandaty teraz są grube. Są naprawdę grube mandaciki, tak więc lepiej uważać na to wszystko. Lepiej troszeczkę wolniej, niż później płacić na przykład te 2500 i 10 punktów mieć karnych, nie? Naprawdę to już jest naprawdę bolący mandat, nie? Jakby nie patrzeć. Jak 2500 koła wyłożyć tak od razu na mandat, no to jest przypał, nie? Punkty stracić też, no przypał. Na razie jeszcze można sobie te punkty właśnie regenerować, tak jakby. Wiem, to chyba do września to jest jeszcze możliwe. Tego tam czytałem. No później już nie będzie możliwe, no chociaż na razie ja tam żadnych punktów raczej już nie mam. Tam jakieś miałem za prędkość i tak dalej, tam po 2 punkty tam to było, ale już raczej się restowało, bo już było prawie 2 lata minęło. Nie, będzie rok chyba wtedy. Będzie rok jakoś. Pamiętam jak do Adama, ostatni raz dostałem jak do Adama jechałem. I mam taką ala obwodnicę, coś takiego, że przez miasto nie jechać, no i tam wtedy jechałem, no i tam jest tak zrobione, że są ala takie, no zjazdy gdzieś tam na wioski jakieś, no i są pasy przejścia dla pieszych, no i jest tam ograniczenie do 60, no i tam wiadomo, jest taka fajna droga, no to nie wiem ile jechałem, 80 chyba, no i na górce stali, nawet ich nie widziałem, no i później ciuch, no i dostałem, nie wiem, tam pamiętam ile. 200 zł, 2 punkty, czy 100 zł i 2 punkty, coś takiego, pamiętam. No teraz by naprawdę było chyba więcej, tak mi się wydaje, bynajmniej. Przejazd przez przejście do pieszej, no i ten to... Ale raczej powinno się zresetować. Raczej jo. Daj Boże, żeby tak było. Dobra. Teraz będziemy mieli ten cypelek wykoszony tutaj i będziemy mogli sobie polecieć z tym mleczkiem. Takie 20 parę minut odcinka sobie dzisiaj zrobimy, żeby tutaj nie zamulał za bardzo. Tam to jeszcze dzisiaj sobie wrzucił, chociaż przy światowodzie tam nie powinno być żadnych problemów, ale żebym was po prostu nie zamulał, bo wiadomo, 2 tygodnie nie nagrywać, no to już naprawdę jest taki odpoczynek troszeczkę. Też na kompie mało co tam siedziałem, bo naprawdę cały tak robiłem chłopakom kompa, no i tam raz złota u Adama zagrałem. Raz złota, raz z chłopakami odcinek nagrałem, no i coś tam z Bolkiem przygotowaliśmy sobie tą serię, tam jakiś modów szukałem i to by było na tyle co do siedzenia na kompie, co do nagrywania jakiegokolwiek.
Tak więc tak to wyglądało przyciutko. Proszę bardzo, 4 tony. Tutaj mieli jeszcze tutaj tego cpelka ukoszone. O, jeszcze pamiętam, gdzie były przyciski na kamerę. Więc tu. No i ważniejsze, że pamiętam. Ale tak, no w sumie rzepak nie sypie za jakoś rewelacyjnie. Jedno pole już tam rzepakom wykoszone. Koło domu na lewie bodajże je kosiliśmy. Też tym kombajnem. To był na lewie ten dwie. To już kombajn. Kombajnik był. Prawda, fajnie. Pięknie wszystko porobione jest. Z modów już troszeczkę jak przyglądałem sobie, to dosyć fajne mody sobie powychodziły już. Zdaj Boże, żeby... O Jezus, co tu się dzieje? Przez kawę wypiłem. Daj Boże, żeby jakieś mapy tylko wychodziły, dosyć fajne, żeby jeszcze mogli sobie dać z tymi seriami jakimiś takimi lepszymi, a nie na tych standardowych mapach tak naprawdę, nie? Z tymi let's playami i tak dalej, bo wiem, ja sam ze swojego doświadczenia, że let's playe chwilowo się oglądam, lepiej jak coś się dzieje na jakiejś mapce najlepiej było, ale to daj Boże, żeby coś tu wychodziło z czasem, wszystko się ogarnie, tam już troszeczkę mapek powychodziło, nie powiem za nie. Niektóre są dosyć spokojne, niektóre są takie średniawe. Jestem ciekawy najbardziej tego, jak wam się spodoba nasza seria z Wolkiem, bo naprawdę mamy taki fajny pomysł na to, że to jest coś naprawdę pięknego. Coś naprawdę pięknego, tak więc daj Boże, żeby wam to się przyściutko, elegancko tego spodobało. A będzie naprawdę sztosik, będziemy sobie lecieć tą serią. Tak będziemy na pewno lecieć tą serią, bo naprawdę pomysły dosyć fajne tam mamy na to. Tak więc daj Boże, żeby było wszystko w porządku i gicio. Ale pociąg tam leci. Dobra, widać przyciutko, nie mam ramki na górze. Także bez tej ramki na górze też jest spoko, najlepsza ta ramka na kamerkę i tyle, bo po co więcej, tak szczerze powiedziawszy, nie? No niby to fajne mi co na górze, nie powiem, że nie. Chociaż teraz suby się ostatnio popsuły i nie pokazuje, tak więc no. Jest jak jest. Jest jak jest, po prostu. Dobra. Opsa. Mamy elegancko. Resztę sobie zostawimy na miniatureczkę. Możemy sobie odgasić tutaj kombajnik, odstawimy sobie tutaj na razie go tak. Niech sobie stoi. O, proszę bardzo. Jakby świadło to nie opuszczało. Proszę, 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 proszę. Jest maszynka. Dobra. Ja sobie lecę na gospę. Lecimy sobie po naszego John Deere'a. Po John Deere'em sobie polecimy właśnie na skup. Lecimy sobie i mleko zawieźć. Teraz zobaczymy gdzie to tam. Jakaś cena jest w miarę taka w porządku. Doma nie będzie najlepiej, ale zawsze coś. No tu jest piekarnia, do piekarni możemy sobie pojechać. Gdzie ta piekarnia się znajduje? Do miasta po prostu, dobra, nie ma problemu. Możemy sobie jechać. 8000 litrów, tak więc możemy sobie to na spokojnie sprzedać tam. Daj Boże, żeby biegi w John Deere dobrze chodziły. Trendy sobie pojedziemy. Trendy sobie pojedziemy, to jest pytanku. To wtedy dużo razy jeździłem tak naprawdę, to sobie pojedziemy tu w prawo może i wtedy koło sklepu. Ja tak sobie polecimy. A co to tutaj? Te John Deere kierunki nie działają? Bo nie mam na traktor chyba i da to. Nie, chodźcie. Aha, bo tu mogę biegi sobie zmieniać, okej. Okay. Dlatego nie działają kierunki, fajnie. Największy bieg i ogień. Lecimy. Dawaj John Deere. Tak, bo nie mógł biegu jeszcze rzucić, no. O, teraz w końcu. W końcu się mu udało rzucić bieg. Dobra, możemy światło zawalić. O, nie wiem, że tak właśnie stanie fajnie działają. Proszę bardzo. Lecimy. A, obciążę mogłem ściągnąć, ale dobra. Nic się nie dzieje, jak z obciążnikiem pojedziemy. Zestawik Boże. Jezus, pod górę. John Deere, dawaj firmowe paliwo. Kieruneczek elegancko tego.
stopie trzeba się zatrzymać. Hop, hop, lecimy. Ale mu od razu wstawił. O. Muszę sobie o tu kierunek włączyć, żeby nie na manetkach, bo będzie mi biegi zmienił. Muszę te manetki sobie odpisać od biegu, bo i tak na biegach tutaj nie gram. Gram sobie normalnie. Myślałem, żeby skrzynię sobie nawet odciągnąć, ale może kiedyś w WTS się jeszcze zagra, to może się przydać. Wiecie, może tutaj trzeba wjechać. Tu jest gdzieś jakiś wjazdek może? To może tutaj jest. Jo, to tu. To tutaj jest. A to można sobie zobaczyć, proszę bardzo. Ciekawe? Czekajcie. No dobra, tu mam mleko i tutaj coś mogę kupić budynek. O, proszę bardzo. Budynek został zakupiony. I co tu mogę? Aha, tu mogę sobie porobić wszystko, tak? Dobra. Przetak, mąka, cukier, mleko. Mój Jezus. Mój Jezus, ile tu mogę ten porobić? I tu mogę lepiej ciasto robić, tak? Na razie mam mleko, jajka będzie można przywieźć. A truskawki też będzie można tutaj przywieźć. Masło trzeba będzie zrobić. Mój Jezus, cukier, mąkę. Ja pierdzielę. No to ładnie. No dobra, możemy sobie wydać mleczko tutaj. Że teraz pieniędzy za to nie dostaniemy, tylko tutaj nam się to będzie wszystko pojawiało. No ale dobra, niech tak będzie, niech tak będzie. Że sobie będziemy mogli tutaj coś porobić. W ogóle się zmieści wszystko mleko? Ciekawe, czy wejdzie w ogóle wszystko. 8 koła. 7 weszło. No dobra, no czy poradzie. A tam obok ciekawe co jest. Aha, tam się pewnie będzie respiło. Ten chleb i tak dalej, tak mi się wydaje. No czuj, kupiliśmy sobie nowy budynek, niech będzie. Zawsze to jakaś inwestycja nowa. Nie widziałem, że można kupować sobie te budynki, a tu jednak można, proszę bardzo. No i gitara. To najważniejsze, że się udało. Coś, jakąś firmę mamy w końcu. A tej, elegancki wjazd. Dobra. To myślę, że w tym odcineczku na tyle. Jak się podobało, zostawcie łapę w górę, zostawcie subika na kanale. Czekajcie na kolejne odcineczki. Piszcie, co byście chcieli jeszcze zobaczyć tutaj u mnie na kanale. Pomału sobie będziemy z aktywnością wracać, tak więc do następnego odcineczka. Pamiętajcie o łapce w górę, tak mówiłem. I trzymajcie się, na razie. Cześć. Życzę wam miłego wieczoru albo dnia, zależy kiedy to oglądacie.